historię naszej gminy, samorządu kawęczyńskiego, choćby z kilku powodów. Pierwszym jest ścisła współpraca w wykonywaniu wielu wspólnych przedsięwzięć, a też i wielu przedsięwzięć samodzielnie. Warto być w tym towarzystwie, ponieważ no, to jest rozwój, działanie, imprezy kulturalne, oświatowe, wycieczki krajoznawcze. No warto, naprawdę warto być i warto dużo z tego korzystać, no, z tych wszystkich dobrodziejstw, jakie stowarzyszenie organizuje. Nie powinny być dłuższe jak tak. Tyle gdzieś w ziemię. Ponad 60 wież prosochatych zostało posadzonych w Tokarach na terenie stacji uzdatniania wody. Kolejne już wkrótce będą rosły w Marianowie i Kowalach Pańskich. W ten sposób gmina Kawęczyn obchodziła Dzień Wierzby, święto nierozerwalnie związane z początkiem wiosny. Pół metra minimum. Sporo. Czym dłuższe drzewko, tym głębiej. Jest to niejako przewracanie krajobrazu staropolskiego. Bieżąco też i odtwarzany. Chcemy ten dobry zwyczaj, przywrócony dobry zwyczaj kultywować, kontynuować i myślę, że przez najbliższy co najmniej kilka lat, nie wiem, trzy, może więcej, może cztery, robić nasadzenia przy drogach gminnych, skwerach, placach, tam oczywiście, gdzie będzie ku temu wola i będą możliwości. Pomysłodawcą akcji sadzenia wierzb jest Turkowska Unia Rozwoju. Jako Turkowska Unia Rozwoju promujemy gdzieś takie inicjatywy, które nawiązują do starych tradycji, obyczajów. Postanowiliśmy zachęcić tutaj gminę Kawęczyn właśnie do próby powrotu do tej tradycyjnej metody ogławiania drzew, wierzb, bo jak wiadomo to jest staropolski zwyczaj, który już w tej chwili zanika i tak jak wspomniała pani nadleśniczy, najprawdopodobniej ostatnia wierzba została zasadzona kilkadziesiąt lat temu, no a jest to wiadomo symbol tak naprawdę polskości. Celem akcji jest powrót do dawnych wiejskich tradycji. Wierzba rosochata wpisuje się bowiem w krajobraz polskiej wsi. Był pomysł, żeby sadzić drzewa przy drogach, więc nadleśnictwo mówi, że trzeba sadzić drzewa, ale polskie drzewa, czyli te drzewa, które u nas naturalnie występują. Ale wyszła też pomysł, żeby sadzić wierzby. Te wierzby, które są elementem naszego starego krajobrazu i o których żeśmy zapomnieli, jak to się sadzi, bo w szkółkach nie znajdziemy sadzonek wierzby. To jest sztuka, którą pamiętał między innymi pan wójt z Kawęczyna i stąd nasza tutaj obecność, bo on nas dzisiaj uczy, jak to się robi. W ciągu kilku najbliższych tygodni posadzone zostaną kolejne wierzby w gminie Kawęczyn. Do współpracy zaproszone zostały miejscowości Marianów i Kowale Pańskie. O tym, co robić, żeby pozyskać nowych członków do stowarzyszenia i jak postępować, aby współpraca z Urzędem Gminy była jeszcze lepsza, dyskutowano podczas zebrania sprawozdawczego Skarżyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Szkolnych. Tego dnia podsumowano też działalność stowarzyszenia w minionym roku. Została podjęta uchwała o współpracy z Urzędem Gminy, pomoc w organizacji zawodów konnych przez przeszkody, no, organizacja wyjazdów do kina, do teatru, członków stowarzyszenia i sympatyków stowarzyszenia. Pozyskiwanie nowych członków, współpraca z władzami Urzędu Gminy, z samorządem tutaj sołeckim, z OSP w Skarżynie. Skarżyńskie Stowarzyszenie liczy 35 osób. Swoją działalnością wspiera gminę już od blisko 5 lat. Skarżyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Szkolnych powstało w czerwcu 2007 roku. Była to wspólna inicjatywa nauczycieli, rodziców, a także mieszkańców Skarżyna.
Idea powstania wynikała przede wszystkim z tego powodu, że poprzez stowarzyszenia można pozyskiwać środki. Środki, których wprost szkoła ani rada rodziców nie może pozyskać. Stowarzyszenie daje możliwości pisania projektów, między innymi właśnie korzystania z dotacji, które są dostępne dla takich instytucji i dla takich podmiotów. I myślę, że poprzez swoją działalność, zaraz blisko pięcioletnią, udowodniło, że można te środki pozyskiwać i wykorzystywać je na cele statutowe. Spotkanie odbyło się w szkole podstawowej w Skarżynie.